Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Social Cafe. Po raz kolejny moim drogim gościem jest Angelika Chimkowska. Dzień dobry, witam. W poprzednim odcinku postaraliśmy się rozłożyć social selling w Polsce na części pierwsze. Bardzo cenne uwagi i liczę wciąż na gro komentarzy w tym temacie. Drugi odcinek, który sobie zaplanowaliśmy wspólnie, to jest Quo Vadis LinkedInowy, tak? Dokąd zmierza. Dokąd zmierzamy. Dobra, bierzemy łopaty, bierzemy wiosła, masz cokolwiek. Masz kawę w fusach, tam zaraz będziemy czytać, nie, a resztę dopiszemy. Gdzie będziemy? Gdzie będziemy? Za 3 do 5 lat. Mając na uwadze to, że... Pomyślmy o pół roku, wystarczy chyba. Mając na uwadze to, że możemy teraz troszeczkę podejść krytycznie do siebie. My byliśmy, ale nas nie było w LinkedInie kilka lat temu, tak? Ja jestem niby 12 lat, ale de facto profesjonalnie w pełni wykorzystuję to narzędzie czwarty rok, a świadomie drugi rok. Ja jestem Pierwsze logowanie to pewnie był 2006 rok, aha, natomiast tak profesjonalnie grudzień 2016. No i teraz zobacz, ile tak naprawdę wody upłynęło, że znaleźliśmy się w tym miejscu, aha, na tych fotelach i zastanówmy się wspólnie, gdzie nasi klienci, gdzie tak naprawdę rynek de facto mediów społecznościowych, mhm, między innymi Microsoftowy LinkedIn, aha, aha, będzie. Jak myślisz? Znaczy, trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś, to też tak trudno powiedzieć, że jest się profesjonalnie tylko 3 lata, dlatego że LinkedIn jest, trzeba mieć świadomość, częścią większego ekosystemu i sam jako LinkedIn walczy na rynku social mediów. Hmm? I w związku z tym nawet świadomość, wiedza o Facebooku czy innych social mediach pomaga też w poruszaniu się na LinkedInie, bo jednak to są pewne trendy, które dotyczą social media jako całości, tak? Więc to też, co powoduje, że to tak jak z uczeniem się języka, jak już mówisz w kolejnym języku angielskim, to już relatywnie kolejnego jest ci się łatwiej nauczyć, tak? I jeżeli chodzi o LinkedIna, dokąd on zmierza, trochę rzeczy wiemy. LinkedIn wypuszcza ostatnio... Zdradzamy. To, co ostatnio się dowiedzieliśmy, to dwie rzeczy. To po pierwsze, że LinkedIn buduje taki swój newsroom, mhm, i ostatnio i daje tam fajne nazwiska, fajnych ludzi. Dla mnie pytanie, znaczy wiem dlaczego, znaczy domyślam się dlaczego, dobra, znaczy nie to, że wiem, nie dzwonił Bill, nie mówił, dlaczego tak robią, ale jak krytycznie spojrzeć na analizę tego statystyk, które pokazuje LinkedIn, które oczywiście on pokazuje od tej dobrej strony, ale patrząc trochę od tej złej strony, no to LinkedIn ma zdecydowanie wyzwanie, żeby jego użytkownicy jak najczęściej logowali się do platformy. Z kolei ci użytkownicy, którzy już tam są, oni traktują LinkedIna jako taką poranną prasówkę. Globalnie rzecz ujmując, my jesteśmy zalani wodą, żeby nie powiedzieć szambem informacji, przez które większość nas nie jest w stanie przebrnąć. Więc szukamy stąd śledzenie różnych osób w internecie po to, żeby oni dla nas byli takim filtrem istotnych informacji, żebyśmy my nie musieli sami przebrnąć przez te informacje, no ale mieli kogoś... Czyli wprowadzenie hashtagów, tak, już ma na celu, dokładnie, bardzo dobrą segmentację każdego użytkownika, jeżeli te hashtagi zacznie stosować. Tak? Dokładnie. Już hashtagi spowodowały, że nasz wall już kreuje i algorytm kreuje względem naszych upodobań, no i to za brutalna rzeczywistość. Wiesz, ile lajków w Facebooku było potrzeba do tego, żeby wiedział więcej o tobie niż twoja rodzina i najbliżsi znajomi? No nie wiem. 150. 150. Przy 30 był wyrównany, aha, a przy 5 tak naprawdę miał 70% trafności. Okej. Co jest... Znaczy, czyli, że ja musiałam 150 razy coś polubić, tak? Tak, i to, mhm, w tym momencie już on przejmuje władzę i lepiej wręcz jest w stanie, ma lepszą predykcję, lepiej przewidzi przyszłość niż twoi znajomi, którzy znają cię od lat. Czyli okay, co by zrobiła Angelika, jeżeli by się wydarzyła ta sytuacja? Facebook już najprawdopodobniej ze względu na nasze lajki wie to lepiej, nie? Tylko czy to jest lekko creepy. Tylko on wie, jak ja się zachowuję w social media, czy jak wie, bo nie sądzę, żeby wiedział, jak ja się zachowuję w rzeczywistości, w takim sensie w codzienności, nie? Czy on przewiduje... Zakrywaj kamerę. Przewiduje to, co ja kupię, co będę chciała kupić i tego typu rzeczy, no bo to jest dokładnie śledzone, nie? No, jeżeli dużą część swoich zakupów. Ale już odchodząc od Facebooka, do hasztaga LinkedInowego. Do LinkedIna, no to hasztagi już w znaczący sposób pozwalają nam zawęzić to, co widzimy i to jest świetne. Minus jest taki, że nie widzimy po szerokości, więc pewne okazje nas mogą omijać. I ten newsroom jest takim miejscem i nazwiska, które tam się pojawiają, są taką gwarancją tego, że po pierwsze czegoś, czego nie mają social media, czyli takiej etyki dziennikarskiej, która, powiedzmy sobie szczerze, i tak w mediach tradycyjnych mocno kuleje. Tak. No na dwie nogi kuleje. Natomiast... no jak wejdziesz na kluczowe portale w Polsce, przecież znajdziesz dużo wartościowych treści. Tak. Zwłaszcza jak masz clickbaity, jak klikniesz, tak, dostajesz coś innego. Tak, dokładnie. Ale ktoś ma płacone za to, że kliknęłaś. Dokładnie, ale jest to już jest pewne sito i pewien standard, którego będą się trzymali. Miejmy nadzieję, że te standardy będą podnoszone i że głosy zaczną się podnosić w kontekście tego, jak jakościowa i jakie treści są podawane. No to już się dzieje w kontekście i fake newsów, i patostreamów, i tego, co jest pokazywane. Natomiast i to jest pierwsza rzecz, która ma spowodować, że więcej osób będzie codziennie logować się do LinkedIna, tak? To jest bardzo cenne, co powiedziałaś, bo nie ukłamujmy się, każde medium społecznościowe bazuje na tym, ile czasu spędza średnio użytkownik. I każdy walczy o naszą atencję i czas. Im więcej... Znaczy tak, a atencję i czas po to, żeby ten nasz czas drożej sprzedać reklamodawcom. Dokładnie, więc tak nie bójmy się tego sformułowania, że te ruchy też są spowodowane tym. Natomiast ja widzę w tym dużą szansę, ponieważ jeżeli ktoś podejdzie etycznie i w pełni profesjonalnie do rzemiosła, jakim jest dobry newsfeed, dziennikarstwo, no to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę, tak? Pytanie i wyzwanie dla mnie, tak myśląc strategicznie, no bo strategiami się zajmuję, jest jak oni będą w stanie to zeskalować globalnie, bo tutaj widzę wyzwanie. Jak widzimy, Polska... Ja myślę, że lokalni dostawcy, może być taki ruch, że w pewnym momencie lokalni dostawcy będą zaangażowani albo będą programy płatne. Ale czy to nas będzie dotyczyło? Póki co mam nieodparte wrażenie, że jesteśmy w ogonie, żeby nie powiedzieć, że w odbycie strategii LinkedIna jako Jezus Polska. Maria, ja wychodzę, przepraszam Państwa. No, Paweł, myślisz inaczej? Ja bym użył innego synonimu, ale myślę podobnie. Znaczy musimy być świadomi, że jesteśmy bardzo małą wysepką na tle globalnego ruchu, nawet patrząc po ilości użytkowników, tak? No porównujemy się do Holendrów, do Brytyjczyków, gdzie ta prezencja jest no, na 100-krotnie większa. Tak, mam w swojej prezentacji taki slajd, który pokazuje ilość osób aktywnych zawodowo do obecnych na LinkedInie. My mamy w Polsce w okolicach 15%, Holandia 70%, Wielka Brytania 68%. I chociażby to wskazuje na pewien potencjał biznesowy, no bo LinkedIn jest biznesem. A to też chyba jest to, że my w większości, wiesz, tak jak nas to kręci osobiście i też się tym trudnimy, musimy wziąć pod uwagę to, że przeciętny użytkownik LinkedIna dzisiaj albo cały czas ma poczucie, że to jest portal profesjonalny, ale do szukania pracy, to jest A, B, no portal, w którym można się czymś pochwalić, troszeczkę jak Facebook, ale w sposób tak naprawdę firmowy. Tak. I dla większości osób tych 2,6 czy prawie 3 milionów, tym jest LinkedIn, nie? Więc no też jest olbrzymia praca. Dobrze skręciłeś, znaczy bardzo dobrze skręciłeś w tym kierunku, bo to jest kolejna nowość, która pojawiła się teraz na LinkedInie. Jeszcze nie u nas, ale to jest weryfikacja umiejętności polegająca na tym, że obecnie to jest dla programistów, widziałem. Tak, dla programistów, tak? Czyli tam że, JavaScript, kilka umiejętności, że gdzie trzeba dać test. Tak, jako osoba, która chce mieć potwierdzoną przez LinkedIna umiejętność, czyli większą wiarygodność w oczach rekruterów i headhunterów i potencjalnego pracodawcy, zdajesz test, który weryfikuje realnie twoje umiejętności. Co my zrobimy, jak nas każą testować? Zdamy. I pomożesz mi zdać? Pomogę. To dobrze, ja też przyjdę. Tak, razem po prostu. Ale wyobraź sobie taką grupę 10 osób, ej, wybierz A, nie, to musi być B. Dokładnie. Także to jest kierunek, który jasno też wskazuje, że Jednak tą mocną nogą LinkedIna jest rekrutacja i portal w swoich założeniach, bo powiem jako ciekawostkę, może nie wiem, czy wszyscy odbiorcy o tym wiedzą, ale tak naprawdę Erik Hoffman, czyli człowiek, który założył LinkedIna, w 1997 roku założył Facebooka. Nazywało to się Social Net. Jednak w przypadku tego typu branży tam kluczowe jest, żeby daną społeczność mocno zeskalować. Im się to nie udało i to siadło. I wskutek czego Erik Hoffman postanowił w takim razie, dobra, to my zrobimy taki social net, ale dla profesjonalistów, będziemy zbierać profesjonalistów, później ich dane sprzedawać firmom i jako kandydatów. Stąd mocną nogą i filarem tego, na czym zarabia LinkedIn, jest rekrutacja. Cały czas, to miejmy to świadomość. Cały czas i większość ludzi póki co jest tam w celach rekrutacji i pracowników. Czyli za kilka lat cały czas to będzie mocna noga i to się nie zmieni też. Czyli rekrutacja będzie jako główną... Zależy kto zamiesza na tym rynku, bo jak wiesz, Facebook też zaczął robić rekrutację i oferty pracy na Facebooku. Generalnie jest raport, który pokazuje, że około 40 kilku procent pracowników oczekuje, że dostaną, że będą mieli dostęp do ofert pracy przez media społecznościowe. Więc jeżeli Facebook ugryzie ten kawałek tortu, no to pewnie LinkedIn będzie gdzieś uciekał w innym kierunku. Tak, a poza tym zawsze powtarzam, że bycie popularnym na LinkedIn jest jak bycie bogatym w Monopoly. Koniec. Strasznie smutne to podsumowanie. Dzięki śliczne, Angelika. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.